Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to są kolejne odcinki Kariery Parmą. Kariery, która mam nadzieję, że się nie zakończy, ale no zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie w dzisiejszym odcinku. Mam do was pytanie, bo no, ja po części już podjąłem tą decyzję, że jeżeli nie dostaniemy się do europejskiej piłki, to raczej tą karierę skończę. Ale byłoby też chamskim nie dać wam się wypowiedzieć, dlatego piszcie, czy waszym zdaniem powinniśmy tę karierę zakończyć po tym sezonie, jeśli nie dostaniemy się do żadnych europejskich rozgrywek, albo nie podniesiemy żadnego pucharu typu pucharu Włoch, w którym chyba nie jesteśmy, zresztą możemy za chwilkę zobaczyć, jak tam wygląda nasza sytuacja, bo jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Jesteśmy w 1/8 pucharu Włoch, więc w sumie gdybyśmy puchar Włoch zdobyli, no to możemy zostać, bo mi się w tej karierze mega podoba wszystko. No tylko naprawdę ciężko jest to przekuć na wyniki, no ale też taką ligę. Takie realia sobie wybraliśmy, dlatego też nie ma co się obrażać na to, jak to wygląda. Trzeba to zaakceptować. Słuchajcie, przyznam szczerze, troszeczkę minęło czasu, mimo że bluza jest ta sama co w poprzednich odcinkach, to parę dni minęło, więc ogoliłem się w międzyczasie nawet. To może być dla was świadectwem tego, co się pozmieniało, więc ja muszę sobie trochę przypomnieć nasze cele, a mianowicie po prostu to, ile mamy pieniędzy, bo to jest dla mnie najważniejsze, jak teraz wygląda nasza sytuacja finansowa. Stać nas bez problemu na tego środkowo prawego obrońcę, którego tutaj mamy na radarze, więc go kupimy. To jest dobra opcja, jeśli chodzi o pieniądze, wydaje mi się, to z czym do nas wrócili, i mam wrażenie, że jakby to wtedy rozwiązuje nasze problemy w defensywie. No i na maksa chcemy się w takim razie pozbyć teraz Caceresa, bo to jest zawodnik, z którego usług nie będziemy chcieli korzystać. Zostanie w naszym klubie Walukiewicz, to pewne na razie. Potem może jego przyszłość wyglądać różnie, ale dzięki temu będziemy mieli naprawdę Bastoniego i tego nowego Włocha, więc rotacja będzie wyglądała zdecydowanie solidniej. Tak więc co, przejdźmy sobie do biura, zaakceptujmy tę ofertę. 11 300 000. No nie, w sumie to nie jest dobra oferta teraz, jak na to patrzę, tak na chłodno. Z tego powodu, jeszcze jak rozmawiamy z Plicarim, no tak, to pamiętam, i wypożyczenie tego Pereza, tak, to były wszystkie rzeczy, które chcieliśmy zrobić. To nie jest dobra oferta z jednego prostego powodu. Słuchajcie, to jest 27-latek, a my mamy za niego zapłacić powyżej jego wartości. Jestem gotów to zrobić, nie ma problemu. Mogę zapłacić tamte miliony powyżej jego wartości, ale bez tego procenta 10%, bo no to już jest stanowczo za dużo. Tutaj się komuś w głowie poprzewracało. Usuń procent od sprzedaży, tak możemy zrobić. I okej, dobra, tak może być, tak jest uczciwie. Za parę lat myślę, że tego gościa puścimy, za 2-3 lata jesteśmy w stanie się go pozbyć, a na ten moment to jest idealne wzmocnienie, jeszcze ten zawodnik z Atletico i mamy naprawdę wzmocnioną obronę, bardzo i tutaj zapewniony spokój na najbliższy czas, i dzięki temu będziemy naprawdę mogli się słuchajcie, naprawdę myśleć o tym, żeby walczyć o tę Europę, bo to jest dla mnie naprawdę istotne. 3-letni kontrakt, on jest z tego powodu zadowolony, zignorujemy oczywiście klauzulę odstępnego. No i teraz tak, powiem szczerze, to są w tym momencie dobre warunki. Dobrze, to są dobre warunki, znaczy ta premia, przyznam, że jest całkiem spora, ale on nie zejdzie z tej premii. Więc no możemy zobaczyć, ale on z tej premii raczej nie zejdzie. Co, wynagrodzenie jest naprawdę niskie. No więc nie ma co, weźmy sobie w takim razie, zgódźmy się na to, bo to i tak jest naprawdę za tą ocenę ogólną, za tą możliwość grania na dwóch pozycjach. Uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry deal. Do tego jeszcze weźmiemy sobie tego gościa i Plicariego i naprawdę uważam, że to okienko transferowe, jeżeli dopniemy te transfery, będzie naprawdę top. Oczywiście chciałbym móc wypożyczyć sobie na przykład do naszego klubu Alexisa Sancheza i tak dalej, piłkarzy, o których myśleliśmy, ale no nie ma takiej możliwości. W ciągu sezonu myślę, że jest szansa wypożyczyć kogoś w stylu w ogóle, okej, dostaliśmy ofertę z Plicarim, ale czy coś nam odpowie Atletico w ogóle? Za Plicariego dostajemy ofertę 7 400 000. Wydaje mi się, że to jest za dużo względem tego, co tutaj negocjonowaliśmy. Przede wszystkim ten procent jest naprawdę już duży, więc taki procent jest akceptowalny, ale już nie przy takiej nadwyżce względem wartości tego zawodnika, w moim odczuciu. No i nie jestem przekonany, czy ten transfer dojdzie do skutku. Możemy zostać na tym procencie i mi to naprawdę nie przeszkadza. No tak, ale wtedy już tego Plicariego nie będziemy mogli. Okej, dobra. Te negocjacje się na razie sypią, ale spokojnie. Słuchajcie, bramkarza na teraz jeszcze nie potrzebujemy, a to też nie są takie pieniądze, których nie jesteśmy w stanie w ciągu sezonu zarobić, no bo przypominam, że tutaj jest jeszcze dla nas szansa na to, żeby
jest jeszcze dla nas szansa na to, żeby ten hajs gdzieś zarobić, chociażby na wspomnianym wcześniej Caceresie, którego bardzo chciałbym wypożyczyć. Dobra, znaczy, Boże, sprzedać. Obiektem zainteresowania jest jeden z piłkarzy, przychodzi do nas Perez i w tym momencie, słuchajcie, niestety, sprawa wygląda tak, że troszkę dla Polaka, czyli Walukiewicza, w naszym zespole sprawa się skomplikowała z jednego prostego powodu. No teraz jest on stanowczo najgorszym naszym środkowym obrońcą i mimo całej mojej sympatii do niego, no to my tutaj musimy patrzeć na dobro klubu. Walukiewicz ma 21 lat i Bastoni ma 22, Sistana ma 24. To ta para cały czas jest przyszłością i teraźniejszością tego klubu. Jest Cassidy, który ma 16 lat i potencjał, żeby stać się wyjątkowym. Na ten rok pozycja środkowego obrońcy jest zabezpieczona genialnie przez Davide i przez Pereza, który przyszedł na wypożyczenie. Uważam, że w tym momencie oczywiście bardzo, bardzo chcemy sprzedać Caceresa, ale niestety uważam, że także z punktu widzenia klubu powinniśmy sprzedać Walukiewicza. W moim odczuciu jest to dobra decyzja, aczkolwiek wiecie co, nawet nie sprzedamy go, ale damy go na wypożyczenie. Miejmy nadzieję, że on wróci do nas trochę rozwinięty. My go nie jesteśmy w stanie w tym momencie już rozwijać, znaczy po prostu mamy ważniejszych piłkarzy do rozwijania. Z punktu widzenia klubu Cassidy jest zdecydowanie lepszym piłkarzem do zainwestowania w niego czasu. Niestety, tak jak chciałem, żeby historia Walukiewicza się tutaj udała i nawet mimo tego, że on tutaj miał błędny trening wrzucony, no to nadal, słuchajcie, jakby możemy na nim zarobić tak duże pieniądze w porównaniu do tego, ile za niego zapłaciliśmy, że tutaj w ogóle nie ma mowy i z punktu widzenia zespołu, nawet wiecie co, damy go na listę transferową, bo jak ja widzę Walukiewicza i mam możliwość wymiany Walukiewicza na Plicariego na bramce, no to chyba sami rozumiecie, że tutaj to są naprawdę ruchy, moim zdaniem, dobre dla klubu i no, sam chcę, żeby ci Polacy grali jak najlepiej, wiecie o tym doskonale. No ale niestety, nie będę też trzymał kogoś dlatego, że jest Polakiem, no bo byłoby to trochę bez sensu i byłoby też nie fair w stosunku samego zawodnika. No a dzięki temu, słuchajcie, dzięki tym naszym wzmocnieniom mamy dwóch nowych, naprawdę dobrze wyglądających środkowych obrońców. Ta defensywa naprawdę teraz zaczyna wyglądać bardzo przyzwoicie. Locatelli, z całym szacunkiem. Wiem, że nie powinno się może grać dwoma środkowymi obrońcami z trzech na Juventus, ale przyznam szczerze, wydaje mi się, że w naszym przypadku w meczu z Juve niewiele może nam tutaj przeszkodzić i zagrozić, więc zrobimy to w ten sposób. Naprawdę liczę, słuchajcie, że się uda sprzedać tego Caceresa i Walukiewicza, bo w takim wypadku mielibyśmy hajs nie tylko na Plicariego, który na przyszłe sezony byłby fantastyczną opcją, ale przede wszystkim no mielibyśmy tutaj możliwość jeszcze podpisania jakiegoś piłkarza, który może, że w przyszłym sezonie by się przydał i jeszcze może wypożyczenia jednego na przykład do przodu, który byłby w stanie stanowić o sile naszego zespołu, więc no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Wejście w zespół może chwilę potrwać, więc tak naprawdę całkowicie nowa defensywa tutaj wejdzie. Jestem naprawdę ciekawy, słuchajcie, jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądało w tym meczu, aczkolwiek Juve też jest bardzo specyficznym testem i nie wydaje mi się, żebyśmy mieli z Juventusem jakiekolwiek szanse na tym etapie. Jeszcze nie jesteśmy zespołem, który może z nimi rywalizować. Oczywiście musimy też dokonać zmiany w środku pola. Podziękujemy Żurkowskiemu na razie. Tutaj chciałbym zobaczyć Locatelliego, ale oczywiście Żurkowski będzie na ławce do wejścia, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. Walukiewicz znajdzie także miejsce jeszcze na ławce rezerwowych. Póki go nie sprzedamy, no to nie będę chłopaka tutaj odcinał od składu, no bo to by było troszeczkę nie fair. Nic złego nie zrobił, to jest tylko biznes, o tym musimy pamiętać. Myślę, że on sam byłby zadowolony zmiany klubu, no bo będzie miał więcej czasu na grę, chociaż u nas na ten czas też narzekać nie może, a Parma z Piemonte Calcio przegrywa 0-2. No, czułem, że to się tak skończy. Co prawda Joel Campbell miał szansę strzelić z rzutu karnego, nie wykorzystał jedenastki. No ale jakby czułem, słuchajcie, że to się tak skończy, żebym tego nie żałował. Co prawda tutaj on jeszcze chyba nie załapał, że jest na sprzedaż. Newcastle chce Walukiewicza wypożyczyć, no ale już jakby my zmieniliśmy zdanie i pogląd na całą tę sprawę. A teraz gramy, słuchajcie, drugim zespołem z Turynu. Jest to mecz dla nas bardzo ważny, no bo tak jak mówię, jeżeli wygralibyśmy ten puchar, no to będę naprawdę skłonny do tego, żeby tutaj pozostać, bo ta Parma bardzo mi się podoba i jestem zachwycony tym projektem, ale nie chcę też,
żebyście oglądali, wiecie, ciągle karierę, w której tak naprawdę nic tutaj nie osiągamy i mimo, że robimy progres, jeśli chodzi o skład, to nie robimy progresu, jeśli chodzi o pozycję w tabeli. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, jak ten skład wygląda na nadchodzące spotkanie. Zobaczymy tutaj Esposito na szpicy. Dalej, w środku obrony chciałbym strasznie, żeby już Sistana mógł wrócić, ale jeszcze niestety tego zawodnika nie możemy tutaj mieć. Kudus jest w formie, więc on wskoczy do podstawowej jedenastki. Reszta składu pozostanie w ten sposób i zobaczymy, jeżeli tutaj się to nie powiedzie, w takim razie zrezygnujemy z trójki obrońców. Możliwe, że przejdziemy na piątkę, bo teraz gramy trójką, bo mamy pomocników, a możemy grać jeszcze z wahadłowymi, nie wykluczam tego. No jest taka forma w kratkę, bym powiedział, Torino, więc liczę, że uda nam się tutaj urwać im zwycięstwo. I tak też się dzieje. Caceres, ten, którego ja chcę wyrzucać z zespołu w 86 minucie, daje nam zwycięstwo. No piękna, piękna sprawa, słuchajcie, fantastycznie się to poukładało. No i Caceres nadal bez formy, krzyczą media, ale to jest, słuchajcie, to jest piękna sprawa, jeśli chodzi o niego, a my dostajemy ofertę za Żurkowskiego, aczkolwiek przyznam szczerze, jeśli chodzi o Żurkowskiego, to nie jest poziom jeszcze finansowy, który by mnie satysfakcjonował, jeśli chodzi o sprzedaż Polaka. Ja bym tutaj chciał dostać za niego 20 milionów. Jeżeli dostanę za niego 20 milionów, Żurkowski odejdzie. Jakby, słuchajcie, jesteśmy tutaj szczerzy, ci piłkarze mają na nas zarabiać. I jakby my mamy zarabiać w zasadzie na tych piłkarzach. I po to tutaj jest jakby ten system klubu tak zbudowany, żebyśmy naprawdę byli w stanie wyciągać za nich duże pieniądze i robić ten krok, kupując potem znowuż dobrych piłkarzy, już nie do końca też takich, których trzeba ciągle rozwijać. Ok, gramy teraz z Fiorentiną, z którą przegraliśmy 2-0, z tego co pamiętam poprzednie spotkanie. Żurkowski, rozmowy spełzły na niczym, spokojnie, to w ogóle mnie nie boli w żaden sposób. Jeżeli on u nas zostanie, to ja będę bardzo szczęśliwy, jeżeli odejdzie, no to też będę szczęśliwy, bo odejdzie za godziwe pieniądze, więc naprawdę wszyscy powinni tutaj być zadowoleni. Może wreszcie wrócić do nas nasz kochany Sistana, jeszcze nie może wrócić. Ale mimo wszystko, słuchajcie, zmienimy system na to spotkanie, wyjdziemy teraz z tym wąskim zestawieniem, zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Na prawej obronie wyjdzie sobie ten pan, w środku obrony zobaczymy Pereza z Bastonim, myślę, że chłopaki dadzą radę. Dalej z lewej strony wyskoczysz ty, tutaj mamy Cataldiego, Locatelliego, Tonaliego i w ten sposób chciałbym, żebyśmy to zagrali. No wydaje mi się, że no skład jest dobry, tutaj nie ma co w ogóle narzekać na to zestawienie. No i myślę, że to powinno przynieść nam możliwość walki z Fiorentiną. Czy przyniesie nam 3 punkty? Tego nie wiem, słuchajcie, naprawdę, no gdyby nam się udało z Violą wygrać, żebyśmy złapali wreszcie takie tempo fajne tych spotkań, to by było coś. Ale to spotkanie przegrywamy 0-2. I to jest problem, słuchajcie, bo na papierze my mamy lepszy zespół, naprawdę, na papierze wygląda to dużo, dużo lepiej. No tylko, że papier nie gra, niestety, papier nie gra. Dostajemy oferty za Esposito, 15 milionów, to w tym momencie w żaden sposób mnie nie interesuje. Ja wierzę jeszcze w tego chłopaka, że on naprawdę tutaj pięknie nam się porozwija. No ale już nie wierzę na pewno w ten skład, znaczy w tą formację. Tutaj myślę, że to wąskie zestawienie niestety trzeba spisać na straty i musimy poszukać czegoś nowego i wydaje mi się, że spróbujemy klasyczną formację 4-3-3 ofensywną. Mam wrażenie, że to może przynieść lepsze rezultaty. Mamy do tego zawodników, mamy do tego grajków, więc jest szansa, że to zaskoczy, bo naprawdę jest jeszcze możliwość, żebyśmy w tym sezonie coś osiągnęli. Ja w to naprawdę wierzę. Dostajemy ofertę z Watfordu za Walukiewicza, 10 milionów, ale słuchajcie, jako że to jest Watford, jako że to jest Anglia, to wydaje mi się, że my jesteśmy w stanie wyciągnąć za niego jeszcze odrobinkę. Mimo, że to jest i tak fajna propozycja powyżej jego wartości, no to w ogóle będzie piękna historia dla niego też. Pojedzie do Anglii, więc tam powinien być zadowolony z tego, że gra. My będziemy zachwyceni, słuchajcie, tymi pieniędzmi, które do nas przyjdą i wszyscy wygrają. Jakby to jest genialny finał po prostu całej tej sprawy. Dobra, tak więc słuchajcie, czas zmienić formację i pierwszy test będzie tego zestawienia na meczu z Interem. 4-3-3 ofensywnie. Gdzie tutaj mamy to zestawienie? Płasko, nie, nie, nie.
4-3-3 defensywne jest, 4-3-3 ofensywne. No i w tym momencie gralibyśmy tak: Christian Kwame byłby naszym napastnikiem, ty byś występował jako prawe skrzydło, z lewej strony zobaczylibyśmy Campbella, jako SPO występowałby Kudus, w środku pola Tonali i Locatelli, wygląda to nieźle. Prawa obrona w tym momencie to już byłby Bellanova, mam nadzieję, że on się wykuruje. No i w środku obrony mielibyśmy wtedy Pereza z Sistaną, który mam nadzieję, że wróci wreszcie do zdrowia. No i trzeba też się skupić na treningach, słuchajcie, bo tego Bastoniego musimy porozwijać bardzo mocno. Musimy rozwijać też innych piłkarzy. A mam wrażenie, że w tych treningach ciągle żony mi jakoś uciekają. Walukiewicz, kolejna oferta, tym razem z Fiorentiny. No ale nie ukrywam, że dla mnie nie jest to żaden interes, żeby on został we Włoszech, przyznam szczerze, więc Viola dostanie dużo gorszą ofertę. Jeżeli dadzą nam więcej pieniędzy, no to będą mogli go wziąć, ale jeżeli nie, no to ja zdecydowanie bardziej wolę, żeby on pojechał na wyspy. Myślę, że sam zawodnik także może być takim rozwiązaniem zainteresowany. Teraz gramy z Interem, który jest absolutnym faworytem tego spotkania i boję się, że tutaj znowu bez względu na system będzie po prostu absolutna masakra. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało i co mogę powiedzieć. No, Inter jest prawdopodobnie gdzieś z przodu tabeli bardzo. Ja już nawet nie chcę patrzeć, ile my do tego przodu tabeli tracimy. Na razie chcę się skupić po prostu na tym, żeby znaleźć wreszcie dobre zestawienie, które zacznie punktować w regularny sposób. No bo tego naprawdę nam brakuje najbardziej, żebyśmy zdobywali te oczka, a nie tylko, wiecie, tu zwycięstwo, potem bum, 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 porażki. Bo nie jesteśmy w stanie absolutnie znaleźć w ogóle żadnego tempa, a tu zobaczmy, Walukiewicz może odejść za naprawdę bardzo, bardzo fajne pieniądze, co cieszy mnie niezmiernie. Wszyscy tutaj, tak jak mówię, wygrywają, a my na nim zarabiamy na czysto 10 milionów, więc to jest naprawdę świetna sprawa i to otwiera nam kolejne możliwości ściągania nowych zawodników. Okej, jedziemy w takim razie na Giuseppe Meazza, zobaczymy, jak tam wejdzie. No stary, nie żeby coś, ale muszę mu też to powiedzieć, żeby on nie chciał zostawać w naszym zespole. Sistana i Bellanova, to jest troszeczkę ryzykowne, więc tak, Bastoni wejdzie w takim razie na to spotkanie i tutaj zobaczymy tego pana. Reszta składu jest dobra, no to jest naprawdę poziom składu, który jest w stanie w tym Serie A walczyć. I tak jak mówię, w tych meczach z Interem, w tych meczach z Napoli, Juve, ja się nie obrażam za te porażki, bo ja je rozumiem. Jestem w stanie, słuchajcie, te porażki zaakceptować, bo wiem, że to jeszcze nie jest ten poziom. Jestem w stanie się jakby... spoko, nie? Nie ma problemu. Ale po prostu my gubimy punkty we wszystkich takich dziadowych spotkaniach i to jest największy problem, bo my naprawdę możemy obrywać w tych meczach największymi, ale potem my przegrywamy z Lecce, z Fiorentiną, z jakąś tam, nie wiem, z jakimś tam Spal gubimy punkty i to jest nasz problem tak naprawdę. A propos gubienia punktów ze Spal, Inter tak miał, z nami niestety punktów nie zgubił, jak zwykle naszym pogromcą jest Marcus Rashford, no bo któż by inny. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Kolejna porażka na naszym koncie. Spada zaufanie w oczach zarządu i rozumiem to całkowicie. Nie ty tu rządzisz. Jestem z ciebie dumny, mordo, jestem z ciebie dumny. No i mamy dogadaną sprzedaż Walukiewicza do Fiorentiny. Proszę bardzo, to ciekawa opcja. No powiem tak, no jakby nie jestem fanem tego transferu. Nie, nie zgodzę się na to, nie zgodzę się na to. Mam nadzieję, że on się dogada z tym Watfordem i że tam odejdzie po prostu. Więc czekamy na te pieniądze, żeby do nas spłynęły. A my teraz gramy z Interem w ćwierćfinale Pucharu Włoch, więc trafiliśmy naprawdę piekielnie trudno. Ajajaj, no wątpię, żebyśmy byli w stanie wygrać z nimi. Chociaż, no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Zobaczymy. Znowuż gramy w Mediolanie, więc poukładało się to tragicznie dla nas. Andre Anderson obiektem zainteresowania, ale ten zawodnik nas obecnie w ogóle nie interesuje. No czekamy, czekamy, czekamy. Zastanawiam się, czy jest jakiś transfer, który byłby w stanie tak naprawdę nam tutaj dać... dać zwycięstwa. Dostałem ofertę za Sportiello i w każdym innym momencie ta oferta byłaby znakomita. No gdyby nie to, że w tym momencie w ogóle nie możemy go sprzedać, bo nie mamy zastępstwa. No nie kupię w jego miejsce teraz Plicariego, bo to nie jest piłkarz na tę pozycję gotowy jeszcze. Będzie ciężko, będzie ciężko. Sistana mówi, że jest gotów grać. Ja jestem bardzo chętny do tego, żeby gościa wstawić wreszcie, bo brakuje mi go w składzie bardzo mocno. Więc tutaj wskoczy sobie Sistana oczywiście. Na prawą obronę wreszcie będzie mógł wejść Bellanova, czy nie będzie mógł wejść? Co, on złamał sobie coś cały czas? Cały czas jest połamany, więc nie wejdzie.
No nic, więc gramy czymś takim. Na rozgrywajce niech wejdzie tylko Cataldi, bo wierzę w tego chłopaka. Z lewej strony jesteśmy w stanie kogoś tutaj wcisnąć. Dajmy tego Kudusa, zobaczmy. Gościu jest poryty, jeśli chodzi o dribbling, jeśli chodzi o agility, balance. Ma naprawdę przerąbanie wytrenowane, więc może akurat odnajdzie się na tym lewym skrzydle. No nie wiem, problem jest taki, że zbudowaliśmy skład pod coś, co działało, no nie? Czyli pod tą wąską formację, która przestała zwyczajnie działać. I od tego czasu nie jesteśmy w stanie znaleźć dobrze działającego systemu. Zwykle zajmowało nam to trochę, ale nie tak dużo, nie? A tutaj naprawdę gubimy te punkty hurtowo i nie możemy złapać wreszcie tego rytmu. Ja wiem, że ja to powtarzam po raz kolejny, ale naprawdę są z tym gigantyczne problemy. No nic, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Gdyby nam się udało ten Inter wyeliminować, to było marzenie, ale... No właśnie, ale się nie udało. Jeszcze Pepe mógł strzelić karnego. No nic, no to jest problem, po prostu. To jest zespół, z którym my nie mamy możliwości jeszcze rywalizacji. Jest ciężko pod tym względem. No Sistana, co mogę powiedzieć? Pracuj nad sobą, chłopaku. No i teraz już tak naprawdę musimy skupić się bardzo mocno na tej ligowej bieżączce. No i pytanie, co jeżeli nie awansujemy do tej Europy? A ile mamy do tej Europy? Zobaczmy, ile mamy do tej Europy. My punktów mamy w tym momencie 23. Oj, 39. To już będzie naprawdę, naprawdę ciężkie. To jest 16 punktów. To jest teoretycznie do odrobienia. Ale w praktyce, widząc jak gramy i bojąc się nawet takiego Udinese, to wiemy, że jest ciężko i dostajemy ofertę za Kudusa z Wolves. I to już jest oferta. To jest oferta bardzo ciekawa. Ale jeżeli my chcemy... Słuchajcie, jeżeli my chcemy mieć tą Ligę Europy, to nie możemy go w tym momencie sprzedać. Chyba że dostaniemy za niego dużo większe pieniądze. Bo jeżeli my chcemy mieć tą Ligę Europy, to musimy trzymać tych gości, którzy są w stanie nam to zapewniać. Więc jeżeli oni nam zapłacą te pieniądze, to ja będę bardziej niż zadowolony. I wtedy możemy spodziewać się jakiegoś gigantycznego transferu w ostatnim dniu okienka transferowego. Sistana mówi, że chce zagrać w tym meczu i on zagra, znaczy Bastoni, przepraszam. Bo dla mnie to jest naprawdę ważne. Oferta wycofana za Walukiewicza. A czy ten Walukiewicz wreszcie przejdzie do tego Watfordu? Bo fajnie, gdyby nam się to jednak nie wysypało. No bo to są naprawdę duże pieniądze dla nas na szali. Okej, tutaj niech komputer samemu dokona sobie zmiany. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie wygramy z Udinese. Naprawdę, to by było coś, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie naprawdę zaakceptować w głowie scenariusza, w którym nie zdobędziemy tutaj 3 punktów w bardzo pewny sposób. Gramy u siebie z dużo gorszym zespołem w tym sezonie. Naprawdę musimy to wygrać. No serio, no tutaj... Nie ma zmiłuj, słuchajcie, i ten mecz przegrywamy 1-2. Ja naprawdę nie mam pomysłu na ten zespół. Naprawdę nie mam pomysłu, bo mi się wszystko zgadza, słuchajcie. Naprawdę mi się tutaj wszystko zgadza. Poza wynikami. Naprawdę, poza wynikami wszystko mi się tutaj zgadza. I ja naprawdę coś czuję, że my tego sezonu nie przetrwamy do końca. Myślę, że my tego sezonu nie dotrzymamy i będzie ciężko. Co prawda Walukiewicz został sprzedany, Kudus u nas zostaje, ale to nie jest problem. No więc wpływają duże pieniądze na nasze konto. Pieniądze, które zainwestujemy w bramkarza na przyszły sezon. Ale czy będzie ten przyszły sezon, tego nie wiemy. Wszystko rozstrzygnie się może już jutro o 6 rano. Tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie. Piona!